Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak ja robię ciasto ze śliwkami. Bardzo prosty przepis, ponieważ robi się podobnie jak na babkę. Wszystko w jednej misce, na blaszkę, owoce, pieczemy, przestygnie, pudrujemy. Już można serwować po godzince nawet czasem. Także tutaj mam kilo, może kilo 100 śliwek, to zależy kto jak bardzo lubi mieć soczyste. I taką blaszkę, jak już pisałam, 30 na 20 wyłożyłam, bo tutaj jest nieważne, czy brzegi się trzymają. Po prostu to się wylewa, troszeczkę dałam olejem od środka leciutko tu, żeby szybciej później odchodziło. 200 gram masełka, 2 trzecie szklanki cukru, to gdzieś będzie około 150 gram. Olejek, troszkę, bo tu może być bardziej intensywny smak. Smak nie, zapach. A smak będzie przez to naprawdę lepszy. Gdzieś mam cukier waniliowy, ale już nawet nie potrzeba. Szczypta soli, to tylko taka by, tyle co nabierzecie. To jest szczypta, też dla mojego synka. To jest szczypta, tyle co złapię, posypię. Proszek do pieczenia, jeden cały i tutaj 2,5 szklanki mąki i tutaj do tego waniliowy budyń łyżka. To będzie takie troszeczkę inne jak babka, ale bardzo, bardzo podobne. To przesiewam, żeby wszystko fajnie się wymieszało razem i też spulchnij tą mąkę. Tutaj mam to, daję tutaj jeszcze 200 i 2 łyżki oleju, wtedy ono będzie bardziej soczyste. Ja wszystko mówię Państwu tutaj na początku, że później już będę mieszała cały czas, żeby już nie rozmawiać, żeby nie przeciągać czasowo też dla Państwa. Tutaj mam 200 ml mleczka, odleję ze 100, zobaczę, powiem Państwu, ile trzeba będzie na tą ilość. Jeżeli nie macie normalnego, może być kwaśne, a ponieważ mam takie lekko skwaszone, można powiedzieć, znaczy nie kwaśne jeszcze, to też się nadaje, ale możecie spokojnie dać śmietanę kwaśną czy jogurt. Około 100 ml. I teraz jak zaczynę to wszystko tutaj ubijać, będę na koniec dawała po jajku, po tym będę dawała mąkę po łyżce. I to wszystko na ten temat można powiedzieć. Także ciasto bardzo szybko do zrobienia. Najpierw muszę teraz ubić cukier z masełkiem. Jedno jajko. Jajeczka są już upite z masełkiem, proszę zobaczyć. Teraz będę dawała po łyżce tego wszystkiego, mąka z budyniem i z proszkiem. I będę patrzała konsystencja, będę pomalutku dawać tutaj mleczko. To mi się troszeczkę jakby zważyło, to Państwu ekstra pokażę. Proszę się nie obawiać, to tak ma być, nic złego się nie dzieje, tak? Wyrobione już. 200 ml jednak mi poszło tego mleczka. I tak wygląda. Jak na babkę można powiedzieć. Podobnie. Biorę teraz tą formę. Tutaj jest wszystko niezważone. Jak widzicie Państwo, bardzo ładnie się wyrobiło. I wylewam to ciasto, można powiedzieć, na blaszkę. Można zrobić na cieście drożdżowym również, ludzie lubią, nie? Ale to wtedy i drożdżowe trzeba robić, ono musi też z 2-3 godziny rosnąć, bo wtedy najlepiej smakuje. Po prostu
ciasta drożdżowe powinny być wyrośnięte też na pizzy, nie tam, że godzinę czy dwie. Musi być naprawdę parę godzin wyrośnięte, wtedy te drożdże wyjdą, wyrobią się. I nie będzie wtedy takiego kwasu, nieraz ludzie w żołądku mają po pizzach. Teraz przechodzimy, proszę Państwa, do nakładania śliweczek. Jak sobie życzycie? Czy tak? Czy tak? Jeżeli będziecie mieli kilogram, się nie zmieści, to trzeba zostawić śliwki. Ja lubię właśnie, jak są takie dosyć tak właśnie gęsto jest i wtedy jest bardzo soczyste to ciasto. No lekko później opadnie, ale to nie przeszkadza. Tak ma być. Ale nic przeciwko temu cieście ciastowi czy cieście drożdżowemu. Jeżeli ktoś lubi na przykład drożdżowe ciasto, jak najbardziej. Ja też robię nieraz. Robię troszeczkę grubiej niż niektórzy. Niektórzy lubią tak bardzo cieniutko jak pizza, ale tak już mówię, zawsze powtarzam. To jest zależy, jak kto z Państwa sobie lubi. A że teraz jest sezon właśnie śliwkowy, to można bardzo, bardzo szybciutko właśnie takie ciasto sobie upiec. Nawet jak się nie ma dużo czasu, tak jak mówię, godzinę czasu i ciasto już jest zrobione przed pracą, po pracy. I ono będzie się piekło około godziny. Podobnie jak babka. Na 180 stopni. Jakbyście widzieli Państwo, że już bardzo ciemne się robi czy coś, to proszę zmniejszyć o 10 czy 20 stopni. Proszę zobaczyć. Wszystko poszło. Teraz Państwu pokażę. Piekarnik jest już nagrzany. Na 180 stopni. Tak wygląda to ciasto. Naprawdę proszę spróbować upiec. Będzie na pewno smakowało. A więc za chwileczkę, za godzinę po upieczeniu wejdę i pokażę Państwu, jak ono wygląda. Myślałam sobie, że wejdę na momencik, żeby pokazać Państwu już, że z godzinki zostało 4,5 minutki, a więc ciasteczko już jest prawie upieczone, ładne, rumiane. I po prostu po upieczeniu odczekam troszeczkę, pokażę Państwu, jak ono później będzie wyglądało.